Pszczoły są bardzo ważne w naszym życiu. Zapylają kwiaty, dzięki temu produkowana jest żywność i nigdy na świecie, kiedy będą pszczoły, tej żywności nie zabraknie. Dlatego inicjatywa na dachu, dlatego że chcemy wspierać lokalne wszystkie rodziny, które są w Gniewkowie, na terenie gminy Gniewkowo, które hodują pszczoły. Czyli ta tradycja pszczelarska w naszym mieście jest bardzo długa i bardzo bogata. Na dachu mamy 7 uli. 7 uli, dlaczego 7? Dlatego, że siódemka to cyfra szczęśliwa, myślę, że dla wszystkich. A dlaczego na dachu? Dlatego, żeby to był symbol, że również dla Urzędu Miejskiego w Gniewkowie jest to bardzo ważna inicjatywa. Współpraca z Urzędem Gniewkowskim rozpoczęła się w 2021 roku. Od Urzędu Miejskiego otrzymaliśmy 7 uli, które początkowo miały być na dachu urzędu, ale stwierdziliśmy, że pszczołom lepiej będzie w polu, lepiej będzie na gruncie. Zabraliśmy je z tego dachu i połączyliśmy z rodzinami, które my prowadzimy. Przy pszczołach zajmujemy się jako trzecie pokolenie. Pszczelarstwo rozpoczął nasz dziadek w latach 50. poprzedniego wieku. Pracował przy pszczołach mój tata, pracowali jego bracia. No teraz trzecie pokolenie, które zajmuje się pszczelarstwem. To jestem ja. Proces naszej pracy rozpoczyna się bardzo wcześnie, bo rozpoczyna się już w marcu. Wtedy dbamy o to, aby rodzinki miały co jeść, żeby nie były głodne, żeby się rozwijały, żeby w momencie, kiedy rozpocznie kwitnąć rzepak, tych pszczół było w ulu jak najwięcej, żeby mogły przynieść też jak najwięcej tego nektaru. I samo wybieranie miodu, które jest w sumie takim ostatecznym procesem, to jest końcówka, to jest nic. Przygotowanie pszczół do zimy, przygotowanie pszczół do pożytku i dbanie o to, aby w trakcie tego pożytku były rodziny silne, pełne, żeby nie były głodne, to jest dla nas najważniejsze. Wybieranie miodu to jest po prostu wyciąganie ramek z ula, obmiatanie z pszczół, które oczywiście obsiadują ten miód i one go też jedzą, bo to dla nich jest pożywienie. A wyciąganie tych ramek, zabieramy je do siebie, do naszego warsztatu, do naszej miodarni i tam ten miód dopiero z tych ramek możemy wirować. Chcemy, żeby Gniewkowo się wyróżniało spośród miast naszego powiatu. Dlatego stworzyliśmy słoik, stworzyliśmy etykietę. Jest to miód ratuszowy, czyli każdy z naszych gości, którzy nas odwiedzają, otrzymuje na pamiątkę ten miód. Miód z Gniewkowa, który stanowi naszą ideę wspierania przedsiębiorczości lokalnej, która właśnie zajmuje się produkcją miodu. Jesteśmy rozpoznawalni dzięki temu, że prowadzimy tą pasiekę. Urząd na swój sposób też reklamuje nas jako pszczelarzy, więc myślę, że ta współpraca wychodzi nam na dobre.